moi kochani, dzisiaj będzie film o perfumach, które nabyłam w formie butelek. Robię to rzadko, jak wiecie, mam ich sporo. Ostatnio też mam taki czas, że w sumie nie tak dużo testuję. Jakoś po prostu skupiam się trochę na innych rzeczach, ale w ostatnim okresie kupiłam kilka perfum. O jednych z tych, które pokażę, mówiłam już wam, a o reszcie jeszcze nie. I myślę, że to będzie taki dość ciekawy filmik. Dwie z tych butelek na cztery, czyli połowa, poszukaj niestety drugiego domu, bo były to zakupy w ciemno i niestety nie za bardzo się udały. Jeden zakup był tak na pół ciemno, a jeden zakup był po próbce. Zacznę może od tych, które szukają nowego domu. Jeżeli jesteście zainteresowani, to napiszcie do mnie maila albo gdzieś na Instagramie. Bo zapachy są ładne, ale po prostu nie dla mnie. Pierwszy z nich to Blueberry Musk od marki, której nazwy, czekajcie, wymówię, bo tu jest nie napisane po arabsku, Arabiat Prestige. Flakon piękny, sprzedawała jedna z takich bardziej zaufanych osób na grupie perfumowej. Pomyślałam sobie blueberry, bardzo lubię te nuty owoców leśnych, zarówno jagodę, jak i jeżynę w perfumach, w tych nutach głowy, bo najczęściej tam się pojawiają. I pomyślałam, spróbuję, zastanawiałam się, czy to będzie zamiennik ametystu od Lalika. I wydaje mi się, że nuty są podobne, ale ten ma taką bardziej kobiecą nutę, takie bardziej kobiece, piżmowe tło. Widziałam na fragrantce, że kilka osób do Fenty porównuje te perfumy. Ja tamtego zapachu nie wąchałam. Niemniej jednak są to dość takie mocne perfumy, ale nie takie dziewczęco słodkie, ale takie bardziej, no w sumie sama nazwa wskazuje, Blueberry Musk dosłownie. Jest tam takie fajne, mocne, kobiece piżmo, które dodaje trochę takiego pazurka. Ale miałam z nimi taką przygodę, że mocno rozbolała mnie po nich głowa. Nie jestem pewna właśnie, czy to dokładnie było po nich, ale troszkę na mojej skórze wybrzmiewają po kilku godzinach tak, tak dość dziwnie i nie podobał mi się tamten zapach przez tam godzinę, dwie, trzy. Były ładne te jagody, jarzyny, ale, bo jarzynę tu też fajnie czuć, nie tylko jagodę, mimo nazwy. To jednak coś tam potem mi nie pasowało, bo tak się strasznie na mnie robiły płytkie po czasie. Ale no mówię, niekoniecznie jest to wina po prostu tych perfum, bo ja czasem mam tak z niektórymi perfumami, że potem zaczynają tak dziwnie pachnieć. Dlatego szukają lepszego domu, bo sam zapach sam w sobie jest naprawdę ładnie skomponowany. Jeżeli lubicie jagodowe perfumy, właśnie szukacie czegoś też z takiego z piżmą, czegoś takiego ciekawszego niż takie zwykłe jagodowe perfumy, to jest dla was na pewno na plus. Na pewno są trwalsze niż ametyst od Lalika, bo tamte są bardzo ładne, ale dla mnie w ogóle perfumy od Lalika niestety, mimo cudnych kompozycji, są po prostu prawie niewyczuwalne niektóre. Jak Lalik Le Parfum, to po prostu ja tego zapachu kompletnie nie czułam. W ogóle tak jak spryskałam się po prostu setką razy prawie i nic na sobie nie czułam. A jak tak gdzieś niuchałam w butelkę, w korek i w jakieś tam w miejsce, gdzie psiknęłam, tak no, cały nos wsadziłam, no to faktycznie zapach ładny, ale zupełnie go nie czułam. No i ametyst też niestety mega szybko, bardzo szybko znikał. Ten tego nie robi. Tylko właśnie, może to... Jest w nich coś takiego, co może powodować ten ból głowy u mnie. To jest jakby, to jest priorytet, dlaczego się chcę ich pozbyć. Myślę, że nie ma sensu nawet jakoś specjalnie próbować, bo powiem wam, że czasem, jak raz się tak zdarzy, to ja już po prostu jestem tak nastawiona do niego negatywnie, że odmawiam. Mam tak na przykład z Tomem Fordem, to wam często mówię, Black Orchid, to są perfumy, których nie mogę nosić. I one mają właśnie, może to jest jakaś taka nuta, którą też ma ten Tom Ford, taka cięższa troszkę, bo to niby właśnie jest jagódka, a takie owocowe perfumy się kojarzą nam wesoło, raczej lekko, ale mają coś takiego cięższego. Ametyst tego nie robił, no ale był turbo nietrwały, więc ja nie lubię takich perfumów, co prawie nic nie trwają. Ten jest trwalszy, ale niestety, no, nie dla mnie. Ale no, flakon to po prostu jest genialny, naprawdę
Czekajcie, bo tutaj z przodu ja wam pokażę. Tu jest kryształek i w ogóle to nie jest takie byle jako zrobione. Ten kryształek jest mocno osadzony. Całe takie jakieś tutaj wcięcie w tym flakonie. No ja w ogóle jestem pod wrażeniem butelek arabskich perfum. Nie wszystkich, ale wiele jest naprawdę. I to grube szkło takie naprawdę dużo lepiej te perfumy wyglądają niż niektóre wysokopółkowe. Kolejny, który też pożegna się ze światem, to jest zapach, którym skusiłam się, na którego skusiłam się po komentarzach u Izy Fog in the Garden. Ja wam często polecam jej kanał, ona przepięknie się maluje, bardzo w takim moim stylu, w takim stylu, jaki ja lubię, może nie w takim, jak ja się maluję, bo nie mam takich umiejętności ani czasu na takie makijaże, ale no, bardzo w takich moich wibracjach. I ona też interesuje się perfumami. I pokazywała serię Avon Summer White, chyba one się tak nazywają. I one mają kilka flankerów, ona pokazywała niebieski, który jest taki piżmowy. I jeszcze kilka zamówiła, o nich mówiła i widziałam, że w komentarzach jedna osoba powiedziała, żeby koniecznie spróbowała ten Sunset. I weszłam potem na YouTube, nie na YouTube, na Fragrantikę. I zaczęłam tam grzebać w komentarzach i znalazłam informację, że właśnie ten Sunset jest takim wyjątkowym zapachem, który nie jest taki typowo Avonowski, wybrzmiewa tak dość nietypowo i niektóre osoby są po prostu w tym zapachu zakochane. Cóż mogłam zrobić? Zamówiłam, bo zapach kosztuje grosze. I dla mnie on pachnie w zasadzie identycznie. Po prostu nie wiem jakim cudem, bo w sumie nuty mają trochę inne. Wiele osób w tamtych perfumach, czyli w Barbary Body Tender czuję róże, w ogóle w Barbary Body Tender ja w ogóle nie czuję i tam jest taka jedna, taka, nie wiem czy to jest, to nie jest taka ozonowa nuta, tylko taka świeża jakaś tam, jakie tam są nuty, poczekajcie, to muszę sprawdzić. Body Tender właśnie miałam i one są głównie jako różane opisywane, na drugim miejscu aromatyczne. Ja tam w ogóle nie czuję róży. O właśnie, tam jest piołun i jabłko w tych nutach głowy. Być może ten piołun, tam jest taka przedziwna nuta, której nie czułam w żadnych innych perfumach. Natomiast właśnie Avon Summer White, on ma tam mnóstwo wersji, każda pachnie inaczej. Summer White Sunset, no wydawał, miał być skórzany, kwiatowy, dymny, korzenny, wodny. No i tu jest lotos, brzoza, różowy, pieprz. Macie to napisane, ale ja sobie chciałam jeszcze to przypomnieć. Być może właśnie ten lotos pachnie jak tamten piołun, bo to są takie lotosowe, wodne nuty. Takie, które ja za nimi nie przepadam. I tak samo czułam w Barbary Body Tender, po prostu... Dla mnie tam kompletnie nie było róży. Ja nie wiem, jak można spojrzeć. Dla mnie te pachną po prostu identycznie. Tak jakby mi ktoś dał jeden flakonik i drugi. Więc może ta brzoza z lotosem daje ten piołun, no nie wiem, ale dla mnie perfumy po prostu pachną identycznie. Nikt chyba inny tego nie zauważył. Jeżeli lubicie wodne perfumy, właśnie lotosowe, takie wodne relacje, jakieś takie aromatyczne, ale jednak takie bardziej wodno-świeżo-rześkie, to będzie wersja dla was. No, na lato, no bo taka jest niby Sunset, Summer White, Sunset, czyli zachód słońca. No nie wiem, jak to się ma do tego wszystkiego. Po prostu i tamta nuta mi trochę przeszkadza. Ja wiem, że może mówiłam o tych Barbary Body Tender kiedyś i no są specyficzne, ale też na dłuższą metę są to perfumy, które mi jednak przeszkadzają. Dla mnie są po prostu identyczne. Lecę dalej, sięgam tutaj, patrzę co mam. To jest Fragrance World Addicto Noir. No i wszyscy wiemy, że to jest jakiś tam, wygląda na bardzo mocny odpowiednik Addicta od Diora. Ja go kupiłam w jakiejś śmiesznej cenie, nie wiem, 60 zł, ktoś sprzedawał już taki trochę zużyty i odstany. I ja gdzieś tego Addicta chyba wąchałam, potem też czytałam na różnych grupach na Facebooku, że ten Addict, który jest teraz, to on już tak nie pachnie, no i lepsze są stare wersje. I ja w takim wypadku, jak ktoś tak poleca, że te najnowsze butelki nie pachną za dobrze, to jestem w stanie właśnie sięgnąć po odpowiednik ze świata perfum arabskich, bo wydaje mi się, że jeżeli marka porządna odpuszcza, a arabska marka zaczyna się starać, no to jednak wolę chyba ten odpowiednik. Nie robię tego za często, ale akurat na to miałam ochotę, bo raczej Addicta Diora bym sobie nie kupiła, a chciałam sobie przypomnieć, bo ja gdzieś go po prostu wąchałam gdzieś w Sephorze i wydaje mi się, że mi się spodobał, ale że był taki dość nietypowy na tle innych perfum, które mam. No i trafiłam w dziesiątkę. Powiem wam, że jest super, naprawdę ten zapach czuję na sobie cały dzień. Jest trwały, chrapanie to jak zwykle mój pies.
On jest niby jaśminowy, ale to nie jest jaśmin w wersji Aliena. Ten jaśmin jest taki. On ma też taką specyficzną nutę. Taką jakby pudrowo-zieloną w sobie, nie wiem, która jakby ten jaśmin na tyle układa, że one mi się podobają, bo ja mam duży problem z jaśminem. Wszystkie jaśminowe perfumy to tak raczej nie, taki jeszcze typowy alienowski jaśmin to po prostu bierze mnie na wymioty, może przesadzam, ale naprawdę no mam taki dość spory problem. Ten jest naprawdę piękny, jeżeli jesteście fanami Dictadiora, to znaczy tak, ja nie jestem pewna jak one między sobą funkcjonują, jak są do siebie podobne, ale z tego co pamiętam, to ten zapach właśnie tak wybrzmiewał i możecie spróbować, na pewno parametry ma świetne, o, na tej zasadzie. I tak jak mówię, ja kupiłam już taką odstaną wersję, czyli taką zmacerowaną i może to też jest klucz do tego. Butelka też super szerokie, znaczy grube szkło ja w ogóle uwielbiam, ja wam zawsze mówię, że ja uwielbiam jak jest niebieskie szkło. Zresztą tak samo w tym, ten chyba jest żółty płyn i taka niebieska butelka, a tutaj też jest taki ciemny w ogóle, no nie widać tego, bo ja jestem jakby do światła, ale jakby było pod światło, to naprawdę super te butelki są. No, warto spróbować, warto przetestować, myślę, jeżeli jesteście fanami zapachu, zerknąć, a jeżeli nie, to tylko tak jak ja gdzieś, albo gdzieś wam się obiło uszy, że może to być zapach dla was, ale nie jesteście pewni, to warto spróbować. No i zamyka zestaw moja miłość obecna, najczęściej używana. Pokażę wam z pudełkiem. Mówiłam, że kupowałam. To jest Liam Gris. To znaczy, jest podpisany jako Liam, ale wszędzie podpisują jako Liam Gris, bo są też inne opcje. Od Latafy. No i patrzcie. Czy perfumy drogeryjne dostajemy w takich butelkach? Nie sądzę. Tu mają nawet ten... etykietkę, nie etykietkę, taki, to się jakoś mówi na to, hologram, o. Bo w ogóle uważajcie, bo perfumy Latafy podrabiają na AliExpress, można kupić po 40 zł, więc tanie perfumy ktoś jeszcze podrabia, także ktoś myślał, że jak można podrabiać arabskie perfumy, otóż można, więc uważajcie. No bo takiego syfu to bym raczej na siebie nie nałożyła, bo z AliExpress nie wiecie co tam jest, a te perfumy jednak mają atesty. No i patrzcie, jak to jest w ogóle zapakowane, super na prezent. Wszystko ładnie opisane. W środku też zabezpieczone taką gąbeczką. No i tutaj prezentują się tak. No według mnie naprawdę, naprawdę super. Jeśli chodzi o sam ten flakon, to akurat nie jest to mój ulubiony typ. Mogli to zrobić ładniej. One tak męsko wyglądają, bo one... Ktoś się tutaj mnie pytał, czy one są męskie. Dla mnie nie. Dla mnie to jest taki turbo unisex. Widzę i faceta i kobietę w tym zapachu. I wam też mówiłam, że mi bardzo, bardzo, bardzo przypominają Whispers in the Library od Etablissement d'Orange. Nie, od Maison Margiela. Tak, przepraszam, od replika Maison Margiela. Sorry, bo to są po prostu dwie firmy, które uwielbiam i lubię ich zapachy. Tylko właśnie te Whispers to tak z trwałością na dwa razy, a Liamek pachnie cały dzień. Nie wiem jak inni... Większość osób porównuje to do tego, czego to miało być odpowiednikiem perfum BDK Grey. Ja nawet jestem takim ignorantem, że nie pamiętam tego, czego to miało być odpowiednikiem. Nie znam tego zapachu, trafiłam na ten, w tym się zakochałam i gdybym nie wiedziała, że jest odpowiednikiem, to myślałabym, że jest podobny bardzo do Whispers in the Library. Nie mam niestety tamtej próbki, bo zużyłam ją i mogą się troszkę między sobą różnić. Bo nie powiem wam, że to jest zapach 1 do 1 jak Whispers in the Library, ale jak to poczułam taki sam vibe jak w tamtych perfumach. Czyli taka pudrowość, drzewność, takie właśnie... Mogłaby tak pachnieć jakaś stara biblioteka. Nie wiem, czy tutaj też figi nie ma i ja jej wcześniej nie czułam. Teraz może trochę, ale nie są to takie dla mnie przynajmniej typowo figowe perfumy, bo ja z figą to też jestem tak różnie. Czasem się podobają, ale nie jest to taka moja ulubiona nuta. No i butelka sama w sobie, jakby jeśli chodzi o szkło, wykończenie naprawdę, no w porządku. Bardzo grube szkło, ja lubię jak jest grube szkło, bo to tak daje jakby taki wyraz, że coś jest takie porządne. No nie wiem, czy wy tak macie, ale tak mi się wydaje. Patrząc na to, jak teraz, co robią z takimi perfumami z
z perfumerii, jak na przykład La Belle Perfum czy La Belle, już nie pamiętam które. Ktoś mi pisał, że któraś tam 30, którą miałam, nie miała tych kwiatków, ale któraś z tych dwóch, albo La Belle, albo La Belle Perfum miała takie kwiaty, bo to było takie jakby, tak jak manekin, body jakby kobiece i miały takie złote kwiaty, to teraz to, co zrobili, to wygląda po prostu jak podróba. Więc jeśli takie firmy idą w obniżenie kosztów na butelkach, a arabskie firmy idą w i formę, i w ładne butelki, no to trzeba się czasem zastanowić, w co chcemy pakować pieniądze. Ja jestem w tym zapachu zakochana, on naprawdę jest taki 100% mój. Jakby może być takim signature scent moim na obecną chwilę. Ja wiem, że to się zmienia, ale ja po prostu lubię takie perfumy. Zresztą kiedyś mogłam się podpisywać Divine Enfant od Etat Libre d'Orange i to też jest zapach, one nie są podobne, ale jakby ja czuję taki podobny w nich klimat, takiego trochę słodkie, bo tutaj tu jest na przykład wanilia, tamte są takie dla mnie też bardziej jakieś takie fiołkowo-pudrowe. Tutaj te są na przykład drzewno-waniliowe, ale to jest takie jakby trochę suchość, jak tam od pudru, a tutaj od drzewa, a słodkość właśnie wanilii czy tam fiołków, jakaś taka kwiatowa słodkość w tamtych perfumach, jakby podobne struktura. Nie wiem, czy tak można powiedzieć. Więc lubię takie perfumy, takie uniseksy, balansujące. Myślę, że, no nie wiem, bo jeśli to jest zapach bardziej męski w uniseksie, no nie wiem, jak dla mnie to już by był bardziej kobiecy w uniseksie, ale czy ja wiem? Ja raczej bym powiedziała, że to jest po prostu uniseks. Jakoś tak, wydaje mi się, że też zapach, jeżeli założy go mężczyzna, to pachnie na nim inaczej, inaczej kobieta. Zresztą każdy zapach też na różnych osobach, na różnych kobietach i na różnych mężczyznach pachnie inaczej. Także ja się tak do tego nie przywiązuję. No są takie zapachy, które mi się wydają bardzo męskie, to takie chyba fougère, nie? Tak, to jest chyba ta grupa zapachów, która taka świeża, jakaś taka drzewno świeża, może bardziej jest dla mnie męska i tak mi się kojarzy, ale jak jest dodatek jakiejś słodkości, czy tam miodu, czy jakichś takich alkoholów, whisky, bo one też mają takie słodkie w sumie dno zawsze, mimo tej ciężkości, jakby tej przypraw. Też jak przyprawy się pojawiają, to te zapachy są takie według mnie uniseksowe. Dobra, rozgadałam się, bo z reguły jak mam troszkę przerwy w nagrywaniu, to się rozgaduję. Tak wygląda moja obecna, jakby obecne nowości. Jeśli byście coś chcieli z tych dwóch pierwszych zapachów, to napiszcie do mnie. No bo zapachy są ładne, naprawdę ten z Avonu nie pachnie jak Avon, jest taki rzeźki. Jeżeli lubicie takie lotosowe nuty, myślę, że się wam spodoba. Może wy czujecie coś innego, ja czuję po prostu Barbary Body Tender, ale bez róży. Jeżeli nie czujecie róży, to będzie coś dla was. Jakaś biedronka się obudziła, patrzę na szybę, sobie spaceruje. No już wiosna idzie. Ale ja nie mam na razie ochoty jeszcze na takie kwietne zapachy. Był taki czas, że wyciągnęłam Guerlain Aqua Allegoria, tą fioletową, znowu nie pamiętam nazwy, z zeszłego czy sprzed dwóch lat, takie kwietne, albo jeszcze wyciągnęłam Bam Daisy Eau So Fresh od Marka Jacobsa. Były takie dni, ale to w lutym, gdzie była taka naprawdę taka 20-stopniowa wiosna, to wtedy miałam ochotę, ale teraz jest tak jeszcze trochę zimno, trochę jakby jest ten vibe zimowy, troszkę przymrozków, więc jednak te takie słodko-wytrawne nuty, takie właśnie albo słodko-pudrowe, albo słodko-drzewne, to są moje rejony, takie tak właśnie, tak samo, to wam nagrywałam ostatnio. Bardzo mi się pasuje Flower od Kenzo, też to jest też taki trochę zapach w tym stylu według mnie, jak Grease i jak Divine Enfant, jakby w tych niepodobny, ale tak skonstruowany. Dobrze, dawajcie znać, jakie są wasze najnowsze zakupy perfumowe i jakieś takie typy też, co używacie najchętniej. No u mnie no naprawdę ten Grease najczęściej. Ściskam was gorąco. Do zobaczenia następnym razem. Pa!